Wielki górnik zawsze pokonany, można powiedzieć, i to w jakim stylu, co prawda rezerwy, no ale kto to będzie pamiętał? Tak, no cieszymy się, bo na pewno zeszli też zawodnicy z pierwszej drużyny i byli, przyjechali też młodzi, ambitni. Mecz był ciężki, bo wynik tak naprawdę w dużym stopniu nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku, bo mecz nie był do końca też, że przeważaliśmy po prostu. Było dużo walki i na szczęście wygraliśmy. Ten moment, kiedy górnik strzelił bramkę, to był taki fragment, gdzie jeszcze potem mogli strzelić kolejną. I to w zasadzie jedyny taki fragment, gdzie ten wynik był zagrożony, a tak to odnoszę wrażenie, że mieliście mimo wszystko wynik pod kontrolą. Tak, tak. No jak górnik strzelił bramkę na 3-1, zrobiło się trochę nerwowo, ale na szczęście odpowiedzieliśmy trafieniem na 4-1 i myślę, że już wtedy zamknęliśmy mecz. Mimo wszystko górnik dzisiaj zagrał większość składu, to byli jednak młodzieżowcy. Były obawy, że ten skład może być faktycznie nawet w pełni ekstraklasowy, bo przecież mamy przerwę reprezentacyjną i ekstraklasa pauzuje. Nie mieliście takich wątpliwości, że ten górnik przyjedzie dzisiaj naszpikowany praktycznie pierwszym składem? Czy z tego, co się dowiedzieliśmy, górnik dzisiaj rozgrywał sparing. Pierwsza drużyna ze Swigrami z Suwałki. Także podejrzewaliśmy, że przyjedzie górnik wzmocniony zawodnikami z pierwszej drużyny, no ale przyjechali w większości młodzieżą. Co może cieszyć, kolejny mecz u siebie i kolejny rywal wyjeżdża z Częstochowy, tutaj z Lorety, z niczym. Tak, no tak jak ja na początku powiedziałem, że chcielibyśmy, żeby Loretańska była twierdzą nie do zdobycia. Na razie po 4 meczach dalej jest nie do zdobycia. Wszystkie 4 wygrane, nic tylko się cieszyć. W przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, prawda, gdzie kibice mogli trochę narzekać, że u siebie nie wygrywaliście, mało strzelaliście bramek w tym sezonie, kibice nie mają prawa narzekać, kolejny mecz i znowu strzelacie aż tyle goli. Tak, no gramy dla kibiców. Myślę, że tyle bramek na naszym stadionie wpada, to zachęca kibiców do przychodzenia tutaj na mecz, oglądania i kibicowania nam. Fajnie byłoby to też przełożyć na wyjazdy, prawda? Macie lidera, fajnie byłoby te pozycje utrzymać na dłużej, ale do tego też trzeba punktować, wygrywać na wyjazdach. Tak, no na wyjazdach staramy się grać tak jak u siebie, także myślę, że te punkty będą na wyjazdach i będzie ich dużo. Zapytam jeszcze o twoją dyspozycję. No kapitalnie wszedłeś w nowy sezon, jak ty się czujesz, bo statystyki mówią same za siebie. Bardzo dobrze się czuję, także myślę, że będę strzelać i jeszcze raz strzelać. Nie ma żadnego tam progu, ile chcesz strzelić goli, po prostu ile wejdzie. Dokładnie tak. Mam jakiś tam cel, ale to zostawię sobie. Okej, to pogadamy po sezonie i zobaczymy, ile wtedy strzeliłeś tych goli. Dobra, pogadamy po sezonie. Dzięki.